Luzie, Joelu, dawaj. No poczekaj, gość wyjął długopis, będzie notował. Budynek, zapotrzebowanie na energię, obliczenia, bufor ciepła, obliczenia, charakterystyka energetyczna budynku, średni roczny współczynnik zużycia energii cieplnej w kilowatogodzinach na metr kwadratowy i roczne zapotrzebowanie ciepła do celów grzewczych w megawatogodzinach na rok. Ile ciepła potrzebuje dom i jak policzyć wielkość bufora do zmagazynowania tego ciepła? Ale najpierw, po co bufor? Bufor przyda się tylko w dwóch przypadkach. Gdy źródło ciepła produkuje dużo więcej ciepła niż jest w stanie odebrać, zakumulować dom, lub gdy jednostkowa cena energii jest zmienna. Na przykład ktoś korzysta z taryfy G12 nocnej, by zakumulować energię, za którą w momencie poboru zapłaci mniej, a korzystać z niej będzie, gdy ta energia będzie kosztować znacznie więcej. Kiedy jeszcze? Wszystko zależy od komfortu, jaki chcemy sobie zapewnić, bo jednym, szczególnie tym na stołkach ministerialnych, wystarczy 17 stopni wewnątrz pomieszczeń, bo to miło, przyjemnie i zdrowo, a inni zwyrodnialcy muszą mieć 23 stopnie Celsjusza. Dzień dobry. Film postanowiłem podzielić na dwie części. Pierwszą, w której zajmiemy się obliczeniami bufora ciepła, i drugą, w której policzymy faktyczne zapotrzebowanie budynku na ciepło. I teraz, tak naprawdę powinno się zacząć od oglądania drugiej części tego odcinka. W prawym górnym rogu znajdą Państwo link do tego drugiego odcinka, o ile druga część już została wrzucona. Jeśli jeszcze w tym prawym górnym rogu nic nie widać, to potraktujmy temat z drugiej strony, jedziemy niezgodnie ze zdrowym rozsądkiem. No to jak to jest z tym komfortem? Ach, i proponuję wcisnąć pauzę, naprawdę zrobić sobie kawę i nie przewijać materiału, bo przy omawianiu każdego z punktów będą podawane pewne zmienne, które można, a nawet trzeba umieć wykorzystać przy obliczeniach w innych punktach. I tu bardzo istotne wtrącenie, nie istnieje rozwiązanie typu dobrze i tanio. To znaczy, albo użyszkodnik wybierze tanio i nie będzie posiadał komfortu, albo wybierze dobrze i będzie deko więcej płacił za ów komfort, ale będzie go posiadał. Komfort, wersja pierwsza. I teraz, może to być komfort w punkcie pierwszym typu wszędzie dość podobna temperatura w oparciu o krzywą grzewczą, której notabene nie jestem zwolennikiem, gdyż tylko w kilku przypadkach liniowość krzywej korelowała z liniowością zapotrzebowania budynku na ciepło. W większości przypadków i tak użyszkodnik systemu będzie nanosić w trakcie sezonu grzewczego drobne korekty do krzywej, bo niestety w większości przypadków krzywa grzewcza wymusza demontaż elementów termoregulacyjnych z instalacji centralnego ogrzewania, a ta nigdy nie jest dobrana prawidłowo. Czy takie rozwiązanie jest dobre? No to zależy od potrzeb mieszkańców, ich przyzwyczajeń, etc. Przy krzywej grzewczej nie jest możliwe utrzymanie konkretnych, i tu podkreślam, stałych wartości temperatur w konkretnych pomieszczeniach w konkretnych godzinach. Na przykład w sypialni, gdzie w dzień chcemy 21, a w nocy 19 stopni Celsjusza. A całość problemu, jakim jest mimo wszystko ciągła regulacja, zrzuca się na użyszkodnika systemu. Masz to se reguluj wraz ze zmieniającą się temperaturą na zewnątrz i zapotrzebowaniem budynku na ciepło. Bo jak różnicować temperaturę na zewnątrz, jeśli mamy tylko jeden czujnik znajdujący się w jednym pomieszczeniu, najczęściej najzimniejszym? No właśnie. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że mu takie zróżnicowanie do niczego nie jest potrzebne i on lubi pomieszczenia niedogrzane i przegrzane. Okej. W tym modelu, jeśli pani domu gotuje obiad dla użyszkodników, lokatorów
i podnosi ponadnormatywnie temperaturę w kuchni, to w zasadzie owe pomieszczenie powinno się chłodzić niż dodatkowo grzać. Ale to pomieszczenie i tak będzie grzane przez instalację centralnego ogrzewania, bo w tym modelu nie ma termoregulatorów na głowicach grzejnikowych. A czujnik jest parę lub paręnaście metrów od kuchni i minie spory czas, nim ciepło dodatkowo wytworzone w kuchni rozejdzie się po lokalach i komparator w sterowniku obniży offset temperatury, dodatkowo nazbyt dochładzając najzimniejsze pomieszczenia. A efektem będzie przechłodzenie wszystkich pomieszczeń. Znają to najlepiej ci z Państwa, którzy temperaturę wewnątrz opierają o sterownik pogodowy. Tam w 99,9% przypadków nigdy nie jest dobrze. Komfort, wersja druga. Albo w punkcie drugim całkowity komfort i założone temperatury dla konkretnych pomieszczeń typu łazienka 23 stopnie Celsjusza, kuchnia 21 stopni Celsjusza, pokój dzienny 21,5 stopnia Celsjusza, sypialnia 19,5 i garderoba 18 stopni Celsjusza. Dodatkowo można tu używać programowalne termostatyczne głowice grzejnikowe i stosować kilka okresów obniżonej temperatury. Na przykład w czasie snu, bądź gdy domowników nie ma w domu. Ale w tym modelu źródło ciepła powinno utrzymywać pewien stały zasób ciepła w celu natychmiastowej jego dostawy do pomieszczeń, które tego ciepła będą potrzebowały. A skoro musi być zasób, to będą straty. Straty te nie są to takie stricte straty, gdyż i tak ciepło strat zostaje w domu, bo zasób owy bufor jest w domu, ale zużycie energii będzie na pewno większe niż w przypadku komfortu z punktu pierwszego. Komfort w punkcie drugim ma też tę przewagę, że można magazynować energię z innych źródeł typu fotowoltaika czy kolektory słoneczne lub, teraz uwaga, pobraną z sieci w godzinach, w których kosztuje ona zdecydowanie mniej. W roku 2022 cena brutto energii w drugiej taryfie była dwukrotnie niższa niż w taryfie pierwszej i tutaj gruntowa pompa ciepła o dużym współczynniku COP ma niebagatelne znaczenie i dużą przewagę w postaci stałej wartości współczynnika efektywności, niezależnie od temperatury na zewnątrz, nawet jeśli owy współczynnik będzie spadał, gdy bufor będziemy ogrzewać do 50 czy 60 stopni Celsjusza. Reasumując, w przypadku bufora termoregulatory zainstalowane w pomieszczeniach są niezbędnym elementem systemu i tu mogę polecić, bo sam używam termoregulatory elektroniczne, bo posiadają one kilka stref czasowych, można programować temperatury obniżone, gdy domowników nie ma w domu lub gdy śpią, posiadają funkcję wykrywania otwartego okna i działają w oparciu o regulację PID. Ewentualnie można stosować siłowniki, napędy do głowic i przy pomocy ESP nimi regulować temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Obliczenia. No dobrze, ale jak policzyć, jaki będzie potrzebny bufor? W internetach pełno jest publikacji, jednak część z nich opiera się o wróżbiarstwo, a są też takie, które wprowadzają w błąd. W przypadku nowo budowanych budynków jest łatwiej, bo opieramy się na normie z roku budowy dotyczącej zapotrzebowania energetycznego budynku i wartości zapisanej w projekcie. I tu dane wystarczy skorelować z nakładem miesięcznym zużycia energii. Dużo gorzej mają właściciele starszych budynków, bo czasami z zapotrzebowaniem na energię dla tychże są cyrki. Można tu wykonać obejście problemu poprzez na przykład wyliczenie zapotrzebowania ze źródeł, które służyły wcześniej do ogrzania budynku. Przykład doboru dla starego budynku, weźmy mój. W moim przypadku był kocioł na paliwo stałe, w którym spalałem 4 tony węgla na sezon dla domu 120 metrów kwadratowych. I w pewnym momencie przyszedł pan Marek i powiedział: Waldek, ty źle palisz w piecu.
Nie zacytuję siebie, co mu odpowiedziałem, bo trzeba by było dużo słów wypikać, ale twardo wysłuchał pikania i chwała mu za to, a potem pokazał mi stronę czysteogrzewanie.pl pana Wojciecha Tretera, który na tejże punktuje ekoterrorystów z czystego powietrza i alertu smogowego i gdzie dowiedziałem się, że nie umiem palić w kotle. A byłem mistrzem nad mistrzami palenia w kotle. A paliłem w kotle niepoprawnie. Postanowiłem spróbować zmienić przyzwyczajenia i po zmianie przyzwyczajeń, czyli zmiany na palenie od góry, bo kocioł jest górnego spalania, owe spadło do 1,5 tony węgla na sezon. 1,5 tony, czyli 3 tony mniej, tylko zmieniając przyzwyczajenia. 3 tony to na dzień dzisiejszy ponad 6 tysięcy złotych, a chwilami ten koszt przekraczał 10 tysięcy złotych. Na ekranie w tej chwili zapiski z poszczególnych miesięcy. Tylko zmieniając sposób palenia. Pomijam tu, że ten sposób palenia jest paleniem bez dymu, ale to akurat ekoterrorystów z czystego powietrza i alertu smogowego mało interesuje. Tu przykład Krakowa. Smog był, więc zakazano palenia w kotłach węglem i smog jest nadal. Nadal nie można palić węglem w Krakowie. Niektórzy mają problem z łączeniem kropek. Tak, wiem, że Kraków leży w Niedźce, ale w lato nadal w Krakowie mają smog. Wróćmy jednak do problemu, jak obliczyć, złamany nadobrać ten bufor ciepła na podstawie zużycia innych paliw. Chwilowo nie bierzemy pod uwagę ciepłej wody użytkowej. I dla przypomnienia. Podniesienie temperatury 1 litra wody o 1 stopień Celsjusza w ciągu 1 godziny wymaga dostarczenia 1,17 watogodziny energii cieplnej. Podniesienie, czyli podgrzanie z 11 do 12 stopni Celsjusza, z 37 do 38 o 1 stopień. Kiedyś, jak jeszcze paliłem w kotle, to jedno moje palenie do temperatury minus 5 na zewnątrz wymagało zasypu 7 z hakiem kilogramów węgla do kotła. Przyjmijmy 8 kilogramów dla łatwiejszych obliczeń. Był to zasyp dzienny. Dlaczego 8 kilogramów? O tym za chwilę. Gdy temperatura na zewnątrz spadała poniżej minus 5, trzeba już było 2 zasypów. A więc 2 razy po 8 kg, czyli 16 kg węgla na dobę. Węgiel, który spalałem, ma średnią kaloryczność na poziomie 24 megajuli na kilogram i po przeliczeniu jest to 6,6 kWh. Spalenie 8 kg węgla da 8 razy 6,6, czyli 52,8 kWh energii cieplnej. Policzmy to w bardziej zabawny sposób. Jeśli do 1 litra wody dostarczymy w ciągu godziny owe 52,8 kW energii, to podniesiemy jej temperaturę o 45275 stopni Celsjusza. 45275 stopni Celsjusza to trochę za dużo jak na możliwości materiałów, z których budowane są bufory ciepła. Stąd przyjmijmy, że grzejemy wodę od 25 stopni Celsjusza z deltą temperatur w wysokości 60 stopni Celsjusza. Stąd, jeśli podzielimy nasze 45275 stopni Celsjusza na naszą deltę, 60 stopni Celsjusza, to wyjdzie nam 754,5 litra. Na zakończenie należy jeszcze 754,5 litra przemnożyć przez sprawność kotła, która w przypadku mojego kotła wynosi 75%, by otrzymać 565,9 litra wymaganej pojemności bufora. I taki bufor wystarczy, by zmagazynować energię uzyskaną ze spalenia 8 kg węgla. Reasumując, spalając 8 kg węgla, podgrzewamy blisko 600 litrów wody o 60 stopni Celsjusza. O 60 stopni Celsjusza, czyli z 10 do 70 lub z 20 do 80,
lub z 30 do 90 stopni Celsjusza. I to wynika ze wzoru, który maglujemy z Państwem już od paru ładnych odcinków. Oczywiście zgadzam się z profesorem Krzysztofem Meissnerem, że spalanie węgla jest najgorszym możliwym sposobem na wykorzystanie tego pierwiastka. Ale chwilowo załóżmy, że nie mamy innego wyjścia. Teraz, zakładając, że mam pompę ciepła i poprzednio opisaną wiedzę, iż potrzebuję dobowo 52,8 kWh energii dla moich 120 m², łatwo jest policzyć, jaki potrzebuję bufor. Jeśli będę grzał wodę do 50 stopni Celsjusza od 25 stopni Celsjusza, to delta wyniesie 25 stopni Celsjusza, bo 50 minus 25 to 25. Teraz, by zgromadzić 52,8 kWh dla delty 25 stopni Celsjusza, potrzebny będzie bufor o pojemności 1810 litrów, zgodnie ze wzorem widocznym na ekranie. No dobrze, a jak policzyć zapotrzebowanie na ciepło, jak się ma nowy budynek i brak wiedzy o zapotrzebowaniu? Metody są dwie. Pierwsza polegająca na wyliczeniu, ile energii potrzebujemy w najzimniejszym miesiącu w roku w oparciu o zapotrzebowanie energetyczne budynku i wartości zapisanej w projekcie i nakładu miesięcznego zużycia energii w danym miesiącu. Jest wartość. Roczne zapotrzebowanie ciepła do celów grzewczych w megawattogodzinach na rok. Oczywiście należy ustalić z projektantem, czy ta wartość była liczona w oparciu o materiały budowlane użyte w projekcie, czy wstawiona z sufitu. No, przyznajmy się, tu bez bicia nikt tego nie sprawdza. Druga metoda. Otóż jest taki wskaźnik EP, który określa roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Jest również taka tabelka, wygląda w ten sposób. Jest to reprezentacja procentowego zużycia rozbitego na poszczególne miesiące roku dla naszego ukochanego kraju. Czesi mają inną tabelkę, Niemcy inną, my mamy taką. Wszystkie dane mogą Państwo pozyskać bezpłatnie ze stron IM i GW. Teraz, znając normę i wskaźnik EP z niej wynikający, pod którą podlegał projekt budynku w momencie, jak uzyskano zezwolenie na budowę, łatwo można określić wartość energii, jaką trzeba będzie dostarczyć do budynku. A robimy to tak. Wybieramy normę użytą w projekcie, uzyskując wartość energii pierwotnej na cały rok przypisanej do tej normy. Wybieramy miesiąc, dla którego chcemy uzyskać wartość procentowego udziału w roku. Oczywiście wybieramy miesiąc najzimniejszy, z największym procentowo udziałem w energii pierwotnej. Otrzymujemy ilość kilowatogodzin na metr kwadratowy na dobę, obok kilowatogodzin w metrach kwadratowych na godzinę, a w powierzchnię użytkową wpisujemy metraż budynku i otrzymujemy, ile średnio kilowatogodzin musimy dostarczyć na metr kwadratowy do budynku w uprzednio zaznaczonym miesiącu. I to działa. Tylko jest jedno ale. Ten procentowy udział to średnia ze wszystkich dni danego miesiąca. Więc należy brać poprawkę, że o ile w skali miesiąca trzeba dostarczyć tyle kilowatogodzin do budynku, to jednak dziennie niekoniecznie tak się to będzie zamykać. No dobrze, a czy jest możliwość, by policzyć to z dużo większą dokładnością i maksymalnie zminimalizować błąd? Tak, jak najbardziej, ale najpierw przyjrzyjmy się współczynnikowi przenikania ciepła. Współczynnik przenikania ciepła U określa, ile energii wyrażonej w watach przenika przez 1 metr kwadratowy przegrody, na przykład ściany, dachu, miedzi, no różnego rodzaju materiałów, gdy różnica temperatur z obu stron wynosi 1 Kelvin. Jednostką współczynnika przenikania ciepła jest watt na metr kwadratowy razy Kelvin. I bardzo istotna informacja. Grubość przegrody jest ustandaryzowana.
i jednakowa dla wszystkich materiałów. Tu wyjaśnienie na konkretnym przykładzie. Materiał, taki jak miedź, ma 20-krotnie lepszą przewodność cieplną niż stal nierdzewna, ale dla tej samej grubości przegrody. Czego nie mogą ogarnąć do dziś płaskoziemcy z facebookowej grupy Pompa Ciepła Jak Zrobić, na czele z jej naczelnikiem. Jeśli grubość miedzi wynosi 2 mm i grubość stali nierdzewnej również wynosi 2 mm, to miedź ma 20-krotnie lepszą przewodność. Ale jeśli grubość stali nierdzewnej zmniejszymy do 1 mm, to stosunek ten wynosi już tylko 10, bo przegrody mają różną grubość. Do tego dochodzi jeszcze powierzchnia wymiany jako wycinek kubatury objętości, w której do tej przemiany dochodzi, ale to zupełnie inny problem na zupełnie inny odcinek. Co oznacza współczynnik przenikania ciepła wiemy, ale jak go stosować i co z tego wynika? No, wynika jedynie tyle, że możemy policzyć straty dla konkretnych temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku, na przykład 23 stopnie Celsjusza wewnątrz i minus 15 stopnia Celsjusza na zewnątrz. I będziemy znali dokładną wielkość strat, naprawdę dokładną. Dodatkowo, przypominam, ta strata jest liniowa. Najprościej będzie po raz kolejny zaprząc do pracy LibreOffice, ale to w następnym odcinku. Szanowni Państwo, propagujmy zdrową wiedzę, a nie wróżbiarstwo. Podlinkujcie ten film znajomym, by każdy wiedział, że dużo można policzyć na zwykłym PC-cie w domu. Bo wiedza, czy proponowany przez sprzedającego produkt faktycznie przyniesie 30% oszczędności na ogrzewaniu, jest w większości przypadków policzalna. A w chwili obecnej to tyle. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Życzę dużo zdrowia i do następnego odcinka.